Tydzień temu zrobiłem dla Was odcinek o lawendzie w Farmingu 22. Pokazałem ją, jak można ją uprawiać i kto może ją tak naprawdę mieć. Dzisiaj znowu będzie fioletowo, ale dzisiaj nie będzie o lawendzie, tylko dzisiaj pokażę Wam, jak ogarnąć sobie len. A żeby było ciekawiej, to jest możliwe również na konsolach, także oglądajcie do końca, dlatego że to fioletowe, co tutaj sobie rośnie pode mną, to jest właśnie len. W tym odcinku pokażę Wam przede wszystkim, jak ten len możecie sobie zdobyć, jak go uprawiać, co można z nim potem zrobić, no i czy to się generalnie opłaca. Zatem zaczynamy. Jak w ogóle mieć len u siebie na farmie? To jest możliwe na mapie z modów, na Kalmsden Farm. Mapę pobieracie sobie z ModHuba. Mapka jest międzyplatformowa, więc domyślam się, że ten len będzie działał również na konsolach. Link oczywiście zostawię Wam w opisie. Linseed, bo tak się tutaj to nazywa, jest to oczywiście po angielsku, natomiast dla nas to nie jest problem, będzie to len, no i pokażę Wam, co można tak naprawdę z nim zrobić. Na początku len wypadałoby zasiać. Do tego najlepiej użyć zwykłego siewnika. Już Wam to pokażę w sklepie. Jak sobie wejdziecie do sklepu, weźmiecie sobie jakikolwiek siewnik. Nie ma to znaczenia jaki. Jak widzicie, ma on opcję tutaj posiania tego ładnego kwiatka. Dobra, jedziemy w takim razie. Jedziemy w takim razie na farmę. Chodźcie, weźmy sobie w takim razie siewnik, pokażę Wam, jak to działa. Jesteśmy na mapce Kalmsden Farm, ale oczywiście ja dzisiaj się nie będę skupiał za bardzo na tej właśnie mapie, mimo tego, że uważam, że ona jest bardzo, bardzo ładna. Czekajcie, muszę sobie tylko podjechać i naładować teraz mój siewnik. Dobra, jeszcze nie chce się naładować. Dobra, jeszcze się nie chce napełniać. Kurde, co ja dzisiaj złego klikam? Ja zamiast R wciskam E i wysiadam, wiecie co, z pojazdu. No ale to nic. Wybierz materiał siewny, najpierw muszę napełnić narzędzie. Przecież powinno się już dać to naładować. Co jest? Dobra, idzie, napełnia się wreszcie. Teraz dopiero. Jeszcze chwileczkę. Ziarna się napełniają, dobrze. No to napełniamy dalej w takim razie. I jeszcze potrzebuję do tego jakiś tam nawóz. Nie, nawóz się naładuje, ale jaja, przecież co ja jestem, ślepy dzisiaj? No nieistotne. W każdym razie ładowanie, jak widzicie, odbyło się dość szybko. Teraz jeszcze trzeba będzie troszeczkę dosypać sobie nasionek. Dobra, nasionka idą. No, 1000 litrów. Dobra, więcej nie trzeba. Mam tutaj oczywiście więcej wypożyczone, kupione nawet, ale nie ma potrzeby więcej tutaj ogarniać. Jedziemy na pole. Ja Wam chcę pokazać, jak po prostu wygląda sianie lnu. Chcę Wam to wszystko zaprezentować, żebyście wiedzieli, jak to wygląda. Potem, podobnie jak to było tydzień temu, pokażę Wam, jak wygląda... Czy przejadę tu? Przejadę. Jak wygląda oczywiście stadium wzrostu, jedno po drugim. No i na koniec zrobimy sobie żniwa. Ustawiłem się, widzicie, tutaj na polu, wziąłem sobie jeden z większych siewników, bardzo fajna maszynka, opuszczam, rozkładam, dobra, rozkłada się siewnik, opuszczam, no i mogę jechać. Tylko oczywiście muszę sobie wybrać teraz, żeby siał się len, puszczamy sobie, no i jedziemy. No i jedziemy, moi drodzy. Sianie lnu, jak widzicie, wygląda w ten sposób, niczego specjalnego, żadnego rocket science tutaj nie ma, po prostu bierzemy siewnik i jedziemy. Żadnej innej tekstury, niczego takiego tutaj się nie spodziewajcie, ale w gruncie rzeczy jest to jak najbardziej prawdziwe, no bo oczywiście len to są malutkie ziarenka, więc wrzucacie je do ziemi, no i niech sobie to rośnie. No zobaczcie, mamy tutaj taki jasno-fioletowy, można powiedzieć, kolor, taki dość podobny w sumie do winogron, więc można by się było pomylić właśnie w tym miejscu. Natomiast oczywiście sianie wygląda w ten sposób. Myślę, że bardzo proste, nie będę Was tutaj już więcej tym zanudzał. Tekstura siania jest taka, jak wszędzie indziej, można powiedzieć. Idziemy sobie w takim razie na pole dalej, dlatego że tutaj, na polu numer 10, mamy pierwsze stadium wzrostu lnu. Jak widzicie, rosną sobie takie malutkie haszcze z ziemi, takie no nie wiadomo co, jak widzicie, rośnie to dość rzadko i tak to właśnie wygląda. Moim zdaniem wygląda to bardzo, bardzo ładnie, więc idziemy teraz na kolejne pole, na którym jest drugie stadium wzrostu. To jest ważna rzecz, dlatego że tutaj tych stadiów wzrostu jest aż 6. Drugie stadium wzrostu wizualnie nie różni się niczym od pierwszego, więc tak naprawdę nie muszę Wam go już pokazywać, oprócz tego, że po prostu ono istnieje. Idziemy sobie w takim razie dalej. Trzecie stadium wzrostu. Jak widzicie, te nasze kwiatki zaczynają być troszkę większe, to nasze badylki troszkę wyższe, no i na końcu powstają zalążki kwiatków. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda.
Kolejny, czwarty etap rośnie sobie tam dalej na polu i jak pewnie się spodziewacie, jest to wizualnie dokładnie taki sam jak poprzednio. Czyli trzeci i czwarty jest dokładnie taki sam. Idziemy teraz do piątego. Tutaj jak widzicie coraz wyższe te łodygi, no i kwiatki mogą być już wam znane. Kto gdzieś kiedyś w realu widział len, no to na pewno kojarzy tego typu właśnie rzeczy. Także to jest piąte stadium wzrostu i oczywiście wizualnie szóste, ale już wam oszczędzę szóstego stadium wzrostu, dlatego że ono jest dokładnie takie samo jak piąte. No i potem jest w cudzysłowie siódme stadium wzrostu, czyli wyrośnięte już na maksa, len wygląda w ten sposób. I mogę wam powiedzieć, że naprawdę jest to odwzorowane, uważam, bardzo, bardzo dobrze. Twórcy się tutaj naprawdę postarali, natomiast zobaczcie jeszcze na jedną rzecz, jak to rośnie sobie stosunkowo rzadko. Ten len naprawdę to nie jest roślina, która jest posiana gęsto jak na przykład jakieś inne zboże, wygląda to bardzo realistycznie. Moim zdaniem bardzo dużo i bardzo dobrą robotę zrobili twórcy, więc teraz chodźcie, zobaczcie jak ten len można sobie zbierać. Do zbioru lnu wystarczy użyć jakiegokolwiek kombajnu, wystarczy, że sobie wejdziecie, oczywiście nie są to w żadnym wypadku mody, zwykłe, standardowe kombajny, jak widzicie, są w stanie na tej mapie, na tej konkretnej mapie, bo pamiętajcie jedno, to, co wam teraz pokazuję, działa tylko i wyłącznie na tej jednej konkretnej mapie. W każdym razie na tej mapce będziemy mogli zbierać sobie właśnie len. Do tego trzeba wykorzystać zwykły header do zboża. Każdy header do zboża będzie sobie radził. Czy header do słonecznika będzie radził sobie również? Nie. A czy header do kukurydzy? Sprawdźmy to, również nie. Także zwykły header do zboża, tak jak normalnie zbieramy, nie wiem, rzepak, pszenicę czy cokolwiek innego i będzie pięknie. Czy możemy włączyć pokos słomy? Wychodzi na to, że możemy, nie wyskoczył komunikat, więc sprawdźmy to, czy może być lniana słoma. Zaraz to sprawdzimy i zobaczcie, jak najbardziej może być lniana słoma. No i na oko jest jej nawet całkiem, całkiem dużo. Zobaczcie, że tego lnu tutaj w tym moim pięknym zbiorniku naprawdę, naprawdę bardzo szybko przybywa. To nie jest tak, że wiecie, to jest jakaś bawełna, która nie wiadomo jak tutaj sobie rośnie, tylko no powiem wam, że działa to naprawdę, naprawdę ciekawie. No ja już mam ponad 2000 litrów lnu, także myślę, że to jest całkiem fajny wynik. Zobaczmy w takim razie, jak to wygląda z tej perspektywy tutaj. O, ze środka, no prezentuje się moim zdaniem bardzo dobrze, zbiory jak zbiory można powiedzieć, ale mimo wszystko jest to len, animacje są zrobione bardzo dobrze. Czy coś się buguje? Nie, mamy cały czas 60 fpsów na najwyższych ustawieniach graficznych, więc nie ma z tym żadnego problemu, jest to dobrze zoptymalizowane, co oczywiście tym bardziej mnie cieszy. No to oczywiście możecie sobie teraz zobaczyć, jak wyglądają żniwa lnu, moim zdaniem wygląda to bardzo dobrze, na pewno można się będzie tutaj dobrze bawić. No to teraz idziemy sobie zobaczyć kilka kolejnych rzeczy, tylko będę musiał zmienić ustawienia, dlatego że będę chciał wam pokazać kalendarz rolnika. Tego wam nie pokazałem w sumie w odcinku o lawendzie, ale zobaczmy jak wygląda sytuacja z lnem. Zobaczcie, tu jest bardzo ciekawa sytuacja. Naprawdę uważam, że to jest coś, co zasługuje na uwagę, dlatego że popatrzcie, len możemy posiać od września do listopada, a potem nie możemy posiać w zimie i możemy go znowu posiać w marcu. To jest taka roślina, którą można posiać zarówno ozimą, jak i jarą, czyli możemy sobie posiać już we wrześniu i albo późną jesienią nawet do listopada, w zimie absolutnie nie, ale jeżeli się spóźnimy, nie ma żadnego problemu, możemy posiać sobie również w marcu. Mamy tylko miesiąc na to, ale jest to, jak widzicie, możliwe. Zbiory natomiast, jeżeli gracie z porami roku, trwają od lipca do września, więc teoretycznie we wrześniu możecie po prostu zbierać i następnie od razu siać kolejne tutaj pole lnu. Dobra, to ja sobie zatrzymuję w takim razie. Ja sobie zatrzymam, wiecie co, wzrost sezonowy na chwilę. Okej. No i skoro już tak to ładnie sobie wygląda, to wiecie co, wystawię tutaj rurę. No i pojadę teraz po przyczepkę, bo oczywiście coś z tym lnem trzeba będzie zrobić. I zaraz wam pokażę, co można robić tutaj na tej mapie. Weźcie pod uwagę, że ja tutaj korzystam tylko i wyłącznie z moda na mapę. Nie robię nic więcej, nie mam żadnych innych modów. Te wszystkie funkcje, które wam tutaj dzisiaj pokazuję, są ukryte po prostu w tym jednym modzie, w tej jednej mapie, no i oczywiście w podstawowej wersji gry. Nie mam tu żadnego DLC, nie mam tu niczego innego takiego. No więc teraz chodźcie, zobaczmy, co można będzie robić z lnem.
oto jest w gruncie rzeczy pytanie. Pojadę sobie w takim razie normalnie z przyczepką LEN. Jak widzicie, będziemy mogli zbierać jak za pomocą... Normalnie, jak każde inne zboże. No tutaj nie ma wielkiej filozofii tak naprawdę. A co? Czekajcie, muszę tu podejść, bo... Please wear face mask. Pamiętacie? Pamiętacie to z brzozówki? Pamiętacie to z brzozówki? I potem musiał twórca to zdjąć. A tu jest taka ciekawostka, jednak tutaj trzeba nosić maseczki. Nie, moim zdaniem to powinno zostać wyrzucone. Skoro na brzozówce musiało to zniknąć, to dlaczego tutaj takie coś może być? Okej, no na brzozówce było to trochę to rolowanie. I tam z drugiej strony było, że nie daj się im czy coś takiego, ale no mimo wszystko tak mi się rzuciło w oczy, że tutaj takie coś się uchowało, a to ciekawe, może coś Venturia na ten temat powie, dlaczego musiał po prostu, dlaczego to zostało zmienione na brzozówce. No ale to była dygresja, wracamy do naszego lnu, chodźcie, wyładujemy sobie LEN, zaraz wam pokażę jak on tutaj wygląda. O, tak wygląda animacja sypania, uważam, że bardzo dobrze wygląda, bardzo ładnie, nic się nie rozsypuje, no... Super, po prostu super. Chodźmy w takim razie zobaczmy, czekajcie, może pokażę wam z tej perspektywy. O, jak to wygląda? No nie, no ziarenka lnu wyglądają bardzo dobrze, bardzo realistycznie, chociaż wydaje mi się, że są troszeczkę za duże w stosunku do realistycznych wartości, ale oczywiście wygląda to bardzo dobrze, animacje są zrobione moim zdaniem świetnie, prezentuje się ten modzik po prostu genialnie, super, że taką rzecz mamy wbudowaną po prostu do mapy, nie trzeba tu nic robić, nie trzeba grzebać w plikach, po prostu instalujecie sobie mapę z modhuba i macie dodatkowy LEN u siebie, więc to jest bardzo, bardzo fajne, bardzo proste do zrobienia. No i najważniejsze, że to będzie działać na konsolę. O, a ja sobie pojechałem z rozpędu i teraz pytanie, co można z tym zrobić? Bo tak naprawdę w tym momencie kończy się mój zachwyt dla tego moda, dla produkcji lnu, dlatego że my nie mamy żadnej fabryki, przynajmniej ja tu nie widzę, żadnej fabryki, która by ten len była w stanie w jakikolwiek sposób przetworzyć. I troszkę mi szkoda, naprawdę troszkę mi szkoda, dlatego że... Naprawdę robiąc takiego moda, dodając dodatkowe rośliny... aż kusi, żeby dodać tutaj jakieś dodatkowe produkcje. Nie mówię tu o jakichś cudach, nie mówię o niczym wielkim, ale z lnu tak naprawdę robi się dwie rzeczy. Olej i ubrania. Przecież mamy olejarnię, wystarczyłoby ją troszkę zmodyfikować. Naprawdę nie czepiałbym się tego, jak te palety potem wyglądają, ale ważne dla mnie, żeby to było. Niestety tego nie ma, więc jedyne co możemy zrobić z lnem, to po prostu pojechać go sprzedać. Cena za len 827, może dojść do 1000, no myślę, że do 1200 euro może dojść. General Store, czekajcie, gdzie jest General Store? Gdzieś tutaj? Jakiś Farm Store Buy jeszcze tu jest, może gdzieś tutaj, o jest tu z tyłu, dobra. To pojedziemy sobie w takim razie do tyłu, po prostu pojadę go sprzedać, żeby wam to pokazać. Ja tu oczywiście nie muszę zarabiać jakichś wielkich pieniędzy, natomiast naprawdę to jest rzecz, której mi po prostu tutaj szkoda. Szkoda, że nie ma żadnej produkcji, że nie możemy z tym nic tak naprawdę zrobić, tylko po prostu sprzedać ten len. Aż kusiłoby zrobić olej lniany, ja wiem, że są na to mody osobne, ale, no wiecie, jednak jak ktoś wypuszcza coś takiego, to po prostu aż kusi, żeby coś takiego zrobić. Nie ma tutaj modyfikacji właśnie na ten len, szkoda. Nie ma modyfikacji na produkcję z lnu. Chciałbym, żeby była produkcja oleju lnianego, chciałbym, żeby była produkcja ubrań lnianych. Byłoby to coś bardzo interesującego. Sama opłacalność lnu jest, uważam, dość dobra. Bardzo dobrze jest to zbalansowane, wszystko jest okej. Ale w farmingu, w którym naprawdę kładziemy nacisk na produkcję, moim zdaniem fajnie by było, żeby jednak tutaj po prostu ta produkcja była troszkę bardziej rozbudowana właśnie z lnu. Tym niemniej uważam, że jest to świetny sposób na to, żeby sobie pograć troszeczkę inaczej. Len prezentuje się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że ten modzik będzie się wam podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, wbijajcie też na mój drugi kanał. Oczywiście niewątpliwym plusem jest fakt, że mamy tutaj słomę, z którą oczywiście możemy zrobić w to wszystko, co z normalnej słomy. I moim zdaniem, przynajmniej wizualnie, jest jej tutaj naprawdę, naprawdę dużo. No to żeby nie być gołosłownym, żeby wam to wszystko pokazać, przyczepy samozbierające, weźmy sobie przyczepkę, skoro już robimy wszystko klasem,
to róbmy w takim razie jeszcze jedną rzecz. Chodźcie, pojedziemy sobie do sklepu. Pojadę sobie teraz do sklepu, wezmę tamtą przyczepkę samozbierającą. Chcę wam po prostu pokazać, jak to wygląda, ten zbiór słomy, bo tak na oko wydaje mi się, że tej słomy jest po prostu dużo. Więc przekonajmy się w takim razie, jak to faktycznie wygląda. Zajmie to dosłownie minutkę, a wy już będziecie wiedzieć, czy to się według was opłaca, czy też nie. No nie chcę wam tu żadnego kitu wciskać, uważam, że lawenda wyglądała dużo ładniej z tego modu, który wam pokazywałem, Multifruit. Oczywiście będę wam pokazywał kolejne rośliny w kolejnych tygodniach, więc obserwujcie kanał, kto tam chce zobaczyć, jak to wszystko zrobić. Dzisiaj natomiast był taki odcinek typowo dla tych, którzy niekoniecznie chcą grzebać w plikach gry, albo po prostu dla tych, którzy nie mogą tego robić, czyli dla osób grających na konsolach. No ale teraz zobaczcie, czy jest dużo tej słomy? No moim zdaniem jest jej całkiem sporo, ale czy jest jej więcej niż z innych zbóż? No wydaje mi się, że nie. Tak czy inaczej, bardzo fajny modzik, bardzo mi się on podoba. No i cóż, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!